Horoskop dla baranów, lwów i strzelców, czyli wszystkich znaków żywiołu ognia. Witam serdecznie i zobaczmy, co dla tych znaków właśnie przemówią karty Lenormanda i Tarota. Oczywiście horoskop jest na miesiąc październik. Witam wszystkich widzów, również widzów o ascendencie w tych znakach barana, lwa lub strzelca. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, kochani, i do lajków, do komentarzy, do Waszych historii, do feedbacku, czy te wróżby rezonują z Państwem. Chcę, byśmy wymieniali energię, by kanał żył i się rozwijał. Dziękuję serdecznie za to. Do wróżb indywidualnych, na wróżby indywidualne zapraszam Państwa przez mój prywatny e-mail. E-mail loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod tym filmikiem i również w komentarzach. Zapraszam. Teraz przyjrzyjmy się kartom Lenormanda, co mówią o miesiącu październiku dla baranów. Robię oczywiście dla każdego znaku z osobna. Pierwsze są barany. Tutaj, jeśli chodzi o baranów, są jakieś komplikacje, ciężkie sprawy zawikłane, sercowe, czyli jakieś sprawy miłosne tutaj się pogmatwały i w październiku jest jakaś tutaj blokada, izolacja, czyli być może nawet brak kontaktu z partnerem, małżonkiem, czy no, jakimś mężczyzną, z którym jesteście tutaj w relacji miłosnej, romantycznej. Są jakieś komplikacje, no, być może są jakieś poważne problemy. Ta karta jest też kartą problemów. Nie daj Bóg nałogów, tak? Nałogów różnego typu, czyli alkoholizm, czyli alkohol, narkotyki, leki, uzależnienie od leków, uzależnienie od hazardu, od seksu, zdrada być może. No też może ta karta mówić o konkurentce, czyli jakiejś kochance, jakiejś osobie, która tutaj jako trzecia wkroczyła do waszego związku i popsuła waszą relację. Może to być jakaś kobieta, właśnie konkurentka, rywalka lub ex-małżonka, ex-przyjaciółka, która tutaj coś zawikłała, tak? Wręcz no, skomplikowała w waszym związku. Przez to jest blokada, izolacja i tutaj będzie jakaś oziębłość, jakaś separacja uczuciowa. Także no, w październiku przede wszystkim jakieś problemy zawikłania, opóźnienia miłosne. Jednakże z biegiem czasu w październiku dla baranów powinna nadejść jakaś ważna rozmowa. Nie ukrywam jednak, że jest to rozmowa pełna niepokoju, nerwowości, frustracji, być może nawet prowadząca do kłótni, sprzeczki. Także uwaga, ostrzegam, by się nie pokłócić, nie, jak to się mówi, dopaść do siebie po prostu z kłótnią. Tylko tutaj z biegiem czasu powinno się wyjaśnić coś poprzez rozmowy. Oczywiście Wy macie już presję czasu, ale ta karta mówi o czasie, oczywiście mówimy czas miesiąc październik, że w tym okresie powinniście tutaj porozmawiać o Waszych problemach, komplikacjach, jakichś poważnych tutaj zawikłaniach w związku, przeszkodach i zaobserwować dokładnie, co jest niejasne. Obserwacja, analiza, co jest w Waszym związku niejasne, co Was zasmuca, przytłacza, przytłamsza, co jest balastem, co powinniście tutaj wyjaśnić. Te chmury to jest kłębowisko problemów, tak, do wyjaśnienia i powinniście się przyjrzeć tym problemom, przeanalizować je wspólnie właśnie poprzez rozmowy, żeby te chmury przeszły. Te chmury przejdą, ponieważ o tym mówi ta karta, czyli te problemy przeciążenia, balasty przejdą z Waszego związku i znowu pokazuje się tutaj słońce na horyzoncie, czyli światło,
w tunelu, jakby nadzieja, tak, na rozwiązanie tych wszystkich komplikacji, jasność sytuacji, klarowność, z tym, że oczywiście tutaj te kłębowisko myśli, negatywne myśli, smutek, być może nawet płacz, łzy, rozczarowanie, nawet i depresja, przeciążenie, tak, tymi problemami tutaj w związku, będą miały w październiku jakieś rozwiązanie poprzez dokładną analizę, przyglądnięcie się tym problemom i oczywiście bardzo dokładne rozmowy. Jakieś tutaj sprawy sekretne, które są pod osłoną nocy, czyli niewyjaśnione sekrety, które być może któryś z Was ukrywa przed drugą osobą, trzeba wyjaśnić, trzeba tutaj no, w rozmowie szczerze stematyzować. Ponieważ tutaj właśnie wszystko wskazuje na to, że są sprawy nieklarowne, tajemnice, jakieś, no nie wiem, ukryte właśnie sprawy. Więc to należy wyjaśnić w październiku i wtedy wrócą emocje, ponieważ mamy tutaj kartę As Kielichów. As Kielichów mówi o początku, o powrocie emocji, o początku nowej fazy w związku, czyli najpierw wyjaśnić tutaj te ogromne problemy, zawikłania i początek nowej szansy, czyli jest szansa na wyleczenie, uzdrowienie, na nowy początek dla Was wspólny. Tutaj tak jakby właśnie emocje, związek bardzo są silne w październiku, jeśli chodzi o baranów. I trzeba, należałoby wyjść też tutaj z tej depresji, no bo dziesiątka mieczy mówi oczywiście o smutku, przybiciu, przeciążeniu, o depresji, rozczarowaniu. Trzeba by było odejść z tego, podnieść się z tego balastu, ciężaru i właśnie zacząć tutaj patrzeć pozytywnie na te sprawy, rozwiązać to i wierzyć, że będzie nowa szansa. Także tutaj takie karty widzę u baranów. Dziękuję baranom serdecznie. I zapraszam teraz, kochani, lwów. Lwy, drugi znak z żywiołu ognia. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc październik. Proszę o wskazówki i rady dla lwów na miesiąc październik. Proszę o wskazówki i rady dla lwów na październik. Proszę o wskazówki i rady dla lwów na październik. Tutaj otworzy się coś nowego, otworzy się jakieś rozwiązanie problemów dla lwów, jakaś miła niespodzianka, zaproszenie od jakiegoś mężczyzny, jakiś mężczyzna, który jest w izolacji, w blokadach, w oziębłości. Tutaj należy się przyglądnąć, aha, mężczyzna i kobieta, czyli mamy parę znów. Parę, osoba pytająca i osoba, którą pytacie, czyli mężczyzna i kobieta, para. Tutaj znowu są sprawy ewentualnie związku, że są jakieś niejasne sprawy między Wami, ale otworzy się tutaj wyjaśnienie tych spraw, zaproszenie do rozmowy, do spotkania, niespodzianka, przeprosiny, podarunek, zaproszenie na jakąś imprezę wspólną, na jakąś uroczystość, gdzie będzie okazja po prostu, nie wiem, czy porozmawiać, czy wyjaśnić wszystkie nieklarowne sprawy między Wami. Tutaj mężczyzna, który jest w izolacji, wyjdzie z tej izolacji niedługo. Oziębłość, jakaś uczuciowa niedostępność, nie ma czasu, by zająć się tutaj tymi sprawami. Na razie jest niedostępny, oziębły, on o tym wie, ponieważ patrzy się w tym kierunku, czyli jest świadomy, że jest tutaj, no potrzebuje jeszcze czasu, tak? Jest w jaskini, musi sam wyjść z tej jaskini i tutaj należy przeanalizować, dlaczego tak się stało, że mężczyzna się odsunął, że mężczyzna się izoluje, że partner tutaj, no nie wiem, odsunął się
unika kontaktów, unika spotkań, unika pisania, tak? O co poszło? O co Wam tutaj właśnie nakłębiło się tyle aż problemów, niejasności w związku? Trzeba by było to przeanalizować wspólnie. Obojgu chodzi Wam tutaj o jakąś stabilność związku, ciepło rodzinne, być może wspólne zamieszkanie, normalny, stabilny, solidny związek, który da Wam bezpieczeństwo. O tym należy, kochani, porozmawiać, kochane lwy. Rozmowa, mądrość, spryt tutaj, jakaś informacja, wymiana informacji i wyjaśnić te sprawy, które tutaj w październiku będą wyjaśnione, bo jest karta Słońca, czyli wszystkie niejasności, które są między Wami, wszystkie zawikłania, ciężary, wszystkie chmury, wszystkie troski, nieklarowności wyklarują się właśnie. Słońce, czyli klarowność sytuacji i kontakt pisemny, telefoniczny. Mamy kontakt, mamy kontakty, kochane lwy. Także jest tutaj szansa na pojednanie. Oczywiście wszyscy ci, którzy pytają o sprawy finansowo-zawodowe, to też tu się otworzą. Jeśli macie jakąś niejasną sytuację, problemy finansowe, problemy w znalezieniu pracy, to tutaj otworzą się jakieś nowe szanse i jest zaproszenie do rozmowy, być może kwalifikacyjnej lub o podwyżkę, lub o nowy kontrakt i tutaj wyjdzie ta sytuacja właśnie z tej niewiadomej. Trzeba się przypatrzyć właśnie, co należy zrobić, co należy poprawić, przypuśćmy, jakie nabyć jeszcze lepsze kwalifikacje w październiku lub jak lepiej napisać tu podania o pracę, by dostać tutaj stabilizację zawodowo-finansową, by otrzymać, by uzyskać stabilizację i będą tu jakieś rozmowy w tej kwestii. Także można to też oczywiście na inne tematy bardzo dobrze tutaj przetransponować. Proszę o kartę Tarota jako wskazówkę dla lwów. Proszę o wskazówkę dla lwów na miesiąc październik. Proszę o wskazówkę dla lwów. Okej, już mi wypadła. Okej, czyli stabilność. No tak, stabilność, stabilizacja. To jest główny tutaj jakby temat dla lwów w miesiącu październiku. Ale również radość. Radość z czegoś nowego, co tu wyjaśnicie. Niezależnie, czy jest to teraz związek, czy praca, czy finanse. Coś będzie tu wyjaśnione. Coś trzeba również przemyśleć, przeanalizować, zaobserwować, polepszyć. Tak, karta lupy, czyli obserwacji, przemyślenia, zaobserwowania, co należy zrobić, jaki zrobić ruch właśnie, co polepszyć w swoim, nie wiem, czy w swoich kwalifikacjach, czy w swoim związku, tak? I tutaj będzie radość. Radość z uzyskania jakiejś szansy, z otwarcia się nowych możliwości, z wyjaśnienia spraw, z wyjaśnienia się jakiejś sytuacji ciężkiej, która Was obciąża. Tutaj będzie radość. Także, kochani, będzie radość z czegoś nowego, ale Wy musicie być aktywni. Musicie aktywni, energiczni, witalni, dążyć do jakichś tej dobrych zmian właśnie dla lwów w miesiącu październiku. Dziękuję serdecznie wszystkim lwom lub lwom z ascendentem lwa i zapraszam, kochani, wszystkich strzelców. Strzelce, trzeci znak żywiołu ognistego, czyli żywioł ognia. Zapraszam Was serdecznie. Proszę o wskazówki i rady kart dla strzelców na październik. Proszę o wskazówki. Proszę o wskazówki. Proszę o wskazówki i rady dla strzelców na październik. Proszę o wskazówki i rady dla strzelców na miesiąc październik. Strzelce, jakieś szczęście, czterolistna koniczyna, słońce, jakieś szczęście, wow, radość. Słońce, które rozjaśni Wasze jakieś tu problemy, zawikłania.
Proszę o kartę Tarota. Tutaj mi się jeszcze jedna karta odwróciła, więc wezmę tą kartę. Więcej kart mi się tu odwróciło, widzę. Dobrze, to wezmę, bo coś one mają do powiedzenia. Jeszcze mi się odwróciły karty w tasowaniu. Ok, czyli wezmę je wszystkie. Dobrze. Dobrze, kochane strzelce, więc tutaj jakieś szczęście, jakaś pogodność, serdeczność, jakieś dobre, pozytywne sprawy, wasze szczęście w październiku będzie troszkę zachwiane. Szczerze mówiąc, pojawiają się tu jakieś problemy, komplikacje, zawikłania, opóźnienia, jakieś toksyczne, ciężkie sytuacje do pokonania w październiku, być może jakieś problemy. Jeśli chodzi tutaj o związek, no to wasze szczęście, wasza tutaj, nie wiem, jakieś gorące uczucia, namiętność będą zakłócone tutaj ewentualnie przez jakąś osobę trzecią. To może być jakaś kobieta, która się tutaj miesza w wasz związek. Jeśli chodzi tu o pracę, no to wasze szczęście zawodowo-finansowe będzie tutaj przez jakieś intrygi, mobbing lub fałsz, zawikłania, komplikacje, tutaj troszeczkę jakieś zagrożone. Tu chodzi o jakiegoś mężczyznę, strzelce. Jakiś mężczyzna jest nie do końca szczery, lis, czyli wyrafinowaną, prowadzi jakąś egoistyczną, nieuczciwą grę w stosunku do was i wy powinniście się nad tym zastanowić. Być może tutaj ta karta mówi również o zdradzie dla niektórych z was, ponieważ mamy tutaj osobę rywalki, ex-żony, czy ex-kochanki, czy ex-przyjaciółki, która się tutaj ewentualnie w październiku miesza waszą relację. I tutaj jest karta zdrady, oszustwa, kłamstwa, jakiejś tutaj nieuczciwości. Więc uwaga, kochani strzelce, w październiku może coś wyjść tutaj na jaw, ponieważ jest karta Słońca, która wyjawnia jakby wszystkie sprawy, które tutaj są zawikłane na wierzch, czyli mówi tutaj może coś wyjść na wierzch. Tutaj może być coś, jakaś tajemnica o zdradzie, o nieuczciwości tego mężczyzny, waszego partnera, męża czy kochanka, może wyjść tutaj w październiku właśnie na światło dzienne, tak? To jest karta dnia, Słońca, rozjaśnienia, czyli tutaj jakieś sprawy mogą wyjść rzeczywiście na światło dzienne i poprzez to będzie między wami, powiedzmy sobie, izolacja, cisza, no, separacja, odstęp, tak, czyli emocjonalny dystans, czyli przez to, co wyjdzie tutaj na jaw ewentualnie u was w październiku, co się dowiecie, kochani, co zaburzy waszą harmonię w związku i balans, tutaj będziecie odseperowani przez to. No i tutaj nie wiem, czy planujecie jakiś wyjazd, czy planujecie jakiś urlop. Tutaj to karta statku, podróży, związku i dobrego rozwoju spraw, nowego początku. Czyli tutaj, kochani, tak jakbyście planowali się z kimś spotkać i sytuacja się rozwinie znowu dobrze. Być może jest to jakiś inny tutaj partner, jakiś przyjaciel, zaufany, wierny, który wam pomoże w tej sytuacji. No jakaś podróż. Pomyślcie, czy w październiku planowaliście jakąś podróż. Tutaj jakieś sprawy związku. Nie wiem, być może nawet planujecie dziecko, bo jest tutaj i bociany, i dziecko, więc tutaj jakaś ciąża, dziecko, narodziny dziecka. Przyjaźń, lojalność, jakieś może nawet komplikacje z tego powodu, jeśli zajdziecie w ciążę. Uwaga, kochani, jeśli jest planowana ciąża, to jest ok, ale jeśli jest przypadkowa ciąża, to uważać w październiku, by nie wpaść tutaj w ciążę z dzieckiem, ponieważ wejdziecie w jakieś komplikacje, labirynty bez wyjścia. Także uwaga, no tutaj jakieś sprawy właśnie niewierności, nieufności, czyli uwaga, coś się dowiecie w październiku, coś się wyjaśni. Na pewno nie jest to dla wszystkich strzelców, ale dla wielu z nich. I tutaj karty Tarota mówią o tym, że uwaga, żeby ktoś was właśnie nie zranił. Czyli tutaj coś wyjdzie, być może będziecie czuły się zranione przez to.
no, królowa, królowa buław, to rzeczywiście możecie być Wy, ponieważ karta ognista, czyli tutaj należy postępować w październiku tak jak królowa buław, energicznie, kreatywnie, witalność posiadać, pożądanie, namiętność, chęć działania, konsekwentne dążenie do celów, aktywność właśnie w działaniu, tak? Niezależnie o co pytacie, to tutaj być aktywnym i walczyć o swoje. Królowa Kielichów mówi oczywiście o miłości, czyli sprawy miłosne tutaj są przede wszystkim w październiku ważne i również współpraca z innymi, praca, docenienie Was w pracy, czyli też ważne sprawy zawodowe, które w październiku mogą tutaj pozytywnie się rozwinąć, ale poprzez to, że będziecie doceniać, będziecie starać się współpracować z Waszym zespołem pracowniczym, będziecie dobrze wykonywać swoją pracę i to zaskutkuje właśnie pochwałą, być może uznaniem w pracy, respektem i tutaj sukcesem w pracy, bo karta sukcesu, podziwu, dobrej właśnie, bardzo dobrej współpracy z team. Także takie są sprawy tutaj dla strzelców, no troszkę dużo tych spraw, kochane strzelce. Miłość, seksualność też widzę tutaj, no ale jakaś zdrada, jakieś tajemnice, które wyjdą na jaw, jakaś nieuczciwość, która tutaj skomplikuje coś właśnie w październiku, czy wasz związek, no i jakaś podróż ewentualnie, dobry rozwój spraw, być może tutaj albo pogodzenie się, albo jakiś inny związek nawet. Zobaczmy dla wszystkich znaków ognistych kartę energii, orakel energetyczny na miesiąc październik. Proszę dla wszystkich znaków żywiołu ognia poradę oraklu energetycznego. Proszę o poradę na październik. Ok. Wypadła mi karta, już mówię. The Thinking Man, ok, czyli myślący mężczyzna. Kochani, myślenie, myślenie, analizowanie, przemyślenie spraw, które są dla Was ważne w miesiącu październiku, jest ważne. Czyli tutaj aktywność, jakaś inicjatywa, dążenie do celów, kreatywność i właśnie obmyślenie swoich planów na październik, ponieważ tutaj dużo spraw nam wyszło, czyli myśląca osoba, czyli musicie myśleć intensywnie o Waszych sprawach w miesiącu październiku, by pokierować wszystkim dobrze, a mamy tutaj dużo spraw właśnie dla strzelców, także życzę Wam wszystkiego dobrego, myślcie, przemyślcie, przeanalizujcie, planujcie dobrze w miesiącu październiku. Taka jest rada kart. Dziękuję serdecznie wszystkim znakom, baranom, lwom i strzelcom lub innym widzom, którzy mają w ascendencie właśnie te znaki. Dziękuję serdecznie, życzę Wam bardzo pomyślnego, pozytywnego miesiąca jesiennego października i do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Thank you.